W Gdańsku położona została stępka pod pierwszy okręt rozpoznania radioelektronicznego realizowany w ramach projektu Delfin. Otrzyma on nazwę ORP Jerzy Różycki na cześć wybitnego matematyka, który przyczynił się do złamania kodu niemieckiej Enigmy. Modernizacja marynarki wojennej nie zwalnia. W Gdańsku położona została dziś stępka pod pierwszy okręt rozpoznania radioelektronicznego realizowany w ramach projektu Delfin. Projekt to są dwie jednostki rozpoznania radioelektronicznego dla polskiej marynarki wojennej. Okręty są wyposażone w specjalny system nasłuchu elektronicznego. To są najnowocześniejsze statki, które będą pływały na naszych wodach. Wskazał dyrektor projektu Delfin Krzysztof Radzikowski. Umowa między szwedzkim koncernem zbrojeniowym Saab i Agencją Uzbrojenia MON na zaprojektowanie, budowę i wsparcie techniczne dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego dla polskiej marynarki wojennej została podpisana w listopadzie ubiegłego roku. Zgodnie z harmonogramem pierwszy okręt będzie operacyjny w 2027 roku. Poinformował dowódca grupy okrętów rozpoznawczych, komandor porucznik Marcin Gronek. Całkowita wartość zamówienia wynosi około 620 milionów euro.